Anna Tabaka, witam. Przed nami przegląd dnia w Silesia Flash. Więcej szczęścia niż rozwagi, delikatnie rzecz ujmując, miał mieszkaniec Mikołowa, który na chwilę stracił z pola widzenia swojego 4-letniego syna. Dziecko zniknęło. Ojciec zauważył jego brak, gdy przestał pić alkohol i oglądać z kolegami filmy. Szczegóły Fatima Orlińska. Za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu odpowie młody ojciec z Mikołowa, którego syna w miniony weekend znalazła nieopodal ruchliwej jezdni przy ulicy Pszczyńskiej przypadkowo przechodząca kobieta. Jej uwagę zwrócił 4-latek, który bez opieki jeździł na hulajnodze, a o zaistniałej sytuacji od razu poinformowała policję. Chłopcu nie stała się żadna krzywda, jednak zaistniałe okoliczności spowodowały wszczęcie postępowania. W tym samym czasie na numer alarmowy 112 dostaliśmy zgłoszenie od ojca dziecka, że 5 minut wcześniej dziecko opuściło mieszkanie, w którym się wcześniej znajdowało. Ojciec zaalarmowany tą sytuacją przekazał informację, że dziecko wyszło bez jego wiedzy, zgody na dwór. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności ujawniliśmy i zabezpieczyliśmy to dziecko. Ojciec po prostu zawiadomił, że dziecko zostało hulajnogę w prezencie na urodziny i wyszło wypróbować. On o tym nie wiedział. Jak ustaliła policja, w momencie, kiedy 4-latek samodzielnie opuścił mieszkanie, jego ojciec przebywał w mieszkaniu znajomych, gdzie wspólnie oglądali mecz. Matka chłopca była w pracy. Badanie stanu trzeźwości wykazało w organizmie mężczyzny ponad 2 promile alkoholu. Jak deklarował, syna stracił ze zasięgu wzroku na zaledwie kilka minut. Policja przypomina, że w przypadku tak małego dziecka czasami sekundy dzielą od tragedii. Trójka młodych mężczyzn, 20 kg narkotyków, a w perspektywie 12 lat od siatki. Policjanci z Dąbrowy Górniczej rozpracowali siatkę handlarzy. Teraz 2 trafiło do aresztu, a 3 ma policyjny dozór. Szczegóły Bartosz Bednarczuk. Kolejny cios policjantów wymierzony w biznes narkotykowy w Zagłębiu Dąbrowskim. Kryminalni przejęli ponad 20 kg nielegalnych substancji. Zatrzymania trwały 2 dni. Zaczęło się od Dąbrowy Górniczej. Do drugiego zatrzymania doszło na terenie Będzina, gdzie w mieszkaniu 26-latka policjanci znaleźli ponad 700 gram suszu marihuany. Oraz następnego dnia na terenie Sosnowca policjanci w mieszkaniu 22-latka zabezpieczyli ponad 4 kg marihuany oraz amfetaminy. Wobec 2 z 3 zatrzymanych sąd zastosował tymczasowy areszt. Jednego objęto policyjnym dozorem. Całej trójce grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Do 2049 roku mają zostać zamknięte wszystkie kopalnie. Sprawiedliwa transformacja, bo o niej mowa, to temat numer 1 dla wielu śląskich rodzin, które od pokoleń pracują w różnych sektorach górnictwa. Dziś temat podjęto ponownie. Tym razem w kontekście tego, na jakie pieniądze może liczyć Polska, a dokładniej Śląsk. Bartosz Bednarczuk. Dziś w Katowicach po raz kolejny dyskutowano o sprawiedliwej transformacji Śląska. Tym razem głównym tematem były instrumenty finansowe oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny. Myślę, że bardzo interesującym instrumentem również oferowanym przez Europejski Bank Inwestycyjny jest tak zwany instrument pożyczkowy dla sektora publicznego, który z jednej strony jest pożyczką Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ale jest też tam komponent dotacyjny. W skrócie 25% pożyczonej kwoty nie trzeba oddawać, co przy wielomilionowych projektach może stanowić sumę kluczową. Takie rozwiązania mogą być szczególnie pomocne na Śląsku, który do 2049 roku musi przejść całkowitą transformację z przemysłu ciężkiego do m.in. odnawialnych źródeł energii. Polskie regiony górnicze dostaną 3,8 miliarda euro na wsparcie swoich projektów, które tworzą miejsca pracy w tych regionach. To są nie tylko instrumenty pożyczkowe, które są w tych drugim i trzecim filarze. Ale przede wszystkim to pieniądze, jakie nasz region powinien dostać w ramach pierwszego filaru transformacji. Powinien, bo jeśli rząd nie wywiąże się z tak zwanych kamieni milowych, to wtedy Polska, w tym również Śląsk, zostaną bez obiecanych pieniędzy, co może doprowadzić do nie lada katastrofy. Dzisiaj właściwie angażujemy środki własne. Rząd polski daje zaliczki ze środków własnych. Są ogłaszane konkursy, gdzie beneficjenci refundują, inwestują własne pieniądze. Będą wnioskować o refundację tych inwestycji. To się wydarzy za rok, dwa i wtedy to będzie prawdziwy sprawdzian. Na transformację Śląska mamy 26 lat. Jakie ten proces będzie generować problemy, pokażą jednak już najbliższe lata. Autobusów ma być więcej. W najbliższą sobotę na drogach metropolii pojawią się 3 nowe metrolinie. Łatwiej będzie dojechać m.in.
ze strefy ekonomicznej w Sosnowcu do centrum Katowic czy z Sosnowca do Bytomia. Zgodnie z planem po naszych drogach mają kursować łącznie 32 metrolinie. Szczegóły w materiale Pawła Jędrusika. To odpowiednio linie M12, M13 i M17. Szczególnie ta druga jest ważna dla Sosnowca. To jest linia, która połączy strefę przemysłową przy drodze ekspresowej S1, osiedle Kalinowa, Niwkę z Katowicami, ze ścisłym centrum Katowic. To ważne, bowiem linia 18, która tą drogą podąża, dojeżdża tylko do Zawodzia i tak jest od 2005 roku, czyli można powiedzieć, że prawie po 20 latach znów mieszkańcy Niwki będą mogli dojechać do ścisłego centrum Katowic. Z kolei linia M12 będzie jechać z przystanku Katowice Sądowa przez Mikołów, Łaziska Górne, Wyry i Gorzów, a linia M17 przez Bytom, Czeladź i Sosnowiec. No można powiedzieć, że tu już jesteśmy na końcówce, jeżeli chodzi o organizację metrolinii. Ma ich być łącznie 32 i planujemy, że ostatnia metrolinia, która ma łączyć Bytom z Mikołowem, ma być uruchomiona w wakacje. Założeniem metrolinii jest usprawnienie podróżowania pomiędzy dużymi miastami i portem lotniczym w Pyrzowicach. Chodzi także o zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego w mniejszych gminach. Noblista Brian Kobilka w Gliwicach otrzymał dzisiaj tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Naukowiec z Minnesoty to lekarz i biolog. W 2012 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii. A powód do świętowania jest podwójny. Właśnie dziś profesor obchodzi urodziny. Paweł Jędrusik. I to też w dzień szczególny dla samego profesora Kobilki, bo właśnie 30 maja obchodzi urodziny. Profesor jest na Śląsku od kilku dni. Tytuł doktora honoris causa gliwickiej uczelni jest zwieńczeniem jego wizyty. Nie przywykłem do dawania wywiadów. Obawiam się też, że opowiadać o swoich badaniach mogę w sposób zbyt skomplikowany dla osób, które nie są ekspertami w tej dziedzinie. Chcę naprawdę podziękować rektorowi i prorektorowi za gościnność i pokazanie nam uczelni i Śląska. Bardzo podobała nam się wycieczka. Nie mogę się doczekać ceremonii. Osiągnięcie profesora Briana Kobilki było podstawą przełomowego odkrycia zespołu Roberta Lewkowica dotyczącego budowy receptorów GPCR. 40% leków, które w tej chwili są produkowane, bazują na odkryciu profesora. Wizyta noblisty i przyjęcie godności honoris causa to oczywiście wielkie wyróżnienie dla naszej uczelni. Tym bardziej, że jest to osoba wybitna, ale bardzo spokojna, bardzo przyjazna, bardzo kontaktowa. Osiągnięcie, które pan profesor Kobilka wraz z profesorem Lewkowicem zrealizowali, które było przedmiotem Nagrody Nobla, to podstawa nowoczesnej farmakologii. Dla uczelni to nie tylko ważne wydarzenie i prestiż, to też możliwość dalszego rozwoju. Mamy w Gliwicach Instytut Onkologii, jeden z najlepszych szpitali w Polsce. I to wszystko sprawia, że właśnie będziemy czerpać z doświadczeń pana profesora, współpracując, mówię o mieście, o mieszkańcach, o całym regionie, współpracując z Politechniką, współpracując z Instytutem Onkologii, na pewno wzorce i dokonania amerykańskiego profesora będą tutaj nam wielce pomocne. To pierwszy raz, gdy Politechnika Śląska wręcza tytuł doktora honoris causa laureatowi Nagrody Nobla. Taki był wtorek. Zapraszam jutro o 16:00, 17:45 i 23:00. Do zobaczenia.